całej Polsce w dniu imienin apostołów Piotra i Pawła rybacy zbierają się, aby świętować wraz ze swoimi patronami. Tego dnia stroi się i święci łodzie. Chodzi na uroczyste msze, po których również tradycyjnie odbywa się rybna uczta. Nie inaczej było w tym roku w kątach rybackich. Mieszkańcy przebrani w apostolskie szaty przypłynęli do portu nad Zalewem Wiślanym, aby w asyście orkiestry morskiego oddziału Straży Granicznej poświęcić swoje jednostki. Do portu przybył ksiądz Marek Cieślak, proboszcz parafii powołania świętego Marka Ewangelisty w kątach rybackich i zaokrętował się na jednostkę KAT-14, aby wraz z innymi kutrami wyruszyć do trzeciego portu w kątach rybackich i tam poświęcić łodzie. Tradycyjny przemarsz w rytm marsza granego przez orkiestrę i uroczysta msza święta w kościele. Tradycyjne święcenie było inauguracją obchodów. Następnego dnia bowiem planowane są imprezy rozrywkowe, konkursy, występ kabaretu i inne.